Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Czemu stoi na drodze kołowania i nie jedzie? Przyniosłem sobie tutaj telewizor, że w zasadzie pierwotnie to miał być mój monitor właśnie, więc w końcu go tu przytargałem. Powiem, że praca na takiej powierzchni naprawdę jest mega, tylko jeszcze muszę sobie zakupić telewizor, bo właśnie. Ale stwierdziłem, że wezmę go tam do siebie, bo i tak tutaj praktycznie rzadko kiedy jestem, więc bez znaczenia. Lepiej go mieć tutaj. Bardziej się przyda. Gut. Zresztą muszę tu ogarnąć kilka rzeczy i będzie dobrze. Czasem powiedzieć, że przyniesienie tutaj tego monitora i było naprawdę dobrym pomysłem. Petarda, naprawdę petarda. Bo w moim aucie nie był wymieniany olej z skrzyni biegów. No i oczywiście tutaj się toczy zażarta dyskusja, czy ten olej wymieniać, czy nie wymieniać. Ponoć producent, ja sam to sprawdziłem, i tam piszą, że w zasadzie powinien być lifetime. I zadzwoniłem do serwisu BMW i zapytałem się, ile kosztuje wymiana takiego oleju. Oni oczywiście powiedzieli, że generalnie tego się nie robi. Ale jeżeli mam takie życzenie, to oni mogą to zrobić i kosztuje to, uwaga, 3500 zł. 3500 zł wymiana oleju w skrzyni biegów. Oni już naprawdę odlecieli od rzeczywistości. Jakaś masakra. Z kosmosu mają te ceny. Te ceny po prostu chyba przeleciały na pokładzie promu kosmicznego z którejś misji. No to jest po prostu jakiś kosmos. I do tego wszystkiego jeszcze, to wszystko będzie robione na moją odpowiedzialność. Ponoć będę musiał podpisać kwit, że jeżeli coś się stanie po wymianie tego oleju w tej skrzyni, to oni nie biorą za to odpowiedzialności. Czyli tak naprawdę grzebanie w tej mojej skrzyni mogą polecieć jakiemuś, nie wiem, młodemu knypkowi, który dopiero zaczyna pracę, który się nie zna, może to spieprzyć, jak spieprzy, tak naprawdę to będzie moja wina, a ja zapłacę za to 3500 zł. Naprawdę, słuchajcie, ktoś odpłynął, naprawdę jakaś masakra. Dzisiaj z aparatem, zobaczycie czemu. Idę do pracy, trzeba popracować w biurze. Trochę tak się ograniczam z jedzeniem i mam wrażenie, że cały czas jestem głodny. Cały czas. Masakra jakaś. Jak tu duszno, jak tu parno, dajcie mi coś zjeść za darmo. Jak gorąco, jak deszcz siecze, w sklepie se coś kup, człowiecze. Właśnie, muszę sobie zamiast mojego bojlera na brzuchu wyhodować kaloryfer. A to nie jest takie proste, kiedy się uwielbia jeść niezdrowe rzeczy. No ale cóż, kiedyś trzeba. A powiedziałem coś o diecie i proszę mi tutaj nie dawać porad dietetycznych, ponieważ jestem prowadzony przez mistrza świata w kulturystyce i akurat ten człowiek, jeżeli to ogląda, pozdrawiam cię Paweł, naprawdę super, to ten człowiek wie co mówi i będę słuchał jego, a nie waszych porad. Więc to, let's make it clear. Okay. Mówiłem, że jestem na diecie. Mam nadzieję, że mój trener tego nie ogląda. Red Hot ogień zalez. Ważne, że są. Nie ma jak kręcenie pyta. No mam do 15 kolejnej info, czy może jechać z domu. Co kurwa robi? Kameruj. No i popracowałem sobie, jadę dalej.
lubię nagrywać bloga tak, że to wygląda, że przyszedłem do pracy tylko po to, żeby zjeść burgera. A teraz jadę sobie na strzelnicę. Umówiłem się z Jackiem, że postrzelamy sobie trochę. Pierwszy raz jadę na nową strzelnicę. Zawsze jeździłem do Progan we Wrocławiu. Teraz jadę na strzelnicę, która się nazywa Colt. Więc zobaczymy, jak to będzie. A właśnie, jeszcze jedna taka ciekawostka. Jeżeli ktoś tam z Was się interesuje psychologią, no fajną książkę trafiłem. Napisaną bardzo tak przystępnie dla człowieka. To jest książka no, naukowa, powiedzmy. Znaczy nie powiedzmy, tylko to jest naukowa książka. Ale bardzo fajnie napisana. Nazywa się Paradoks Szympansa. Także jak macie okazję, to sobie sprawdźcie. Paradoks Szympansa. Myślę, że gdyby więcej ludzi przeczytałoby tą książkę, to świat byłby troszkę lepszy. Gdzie ja jestem? Wchodzimy ze stanowiska. Wprowadzasz maga. Przeładowanie. Chwyt. I z wyczuciem. Magazynek. Patrzymy, nie na pałkę. Tak? Musisz mieć pewność. Wyciągasz magazynek, nie ma. Przeładowanie, nic nie ma, puszczasz, odkładasz. I ładujesz sobie. Dokąd zmierza ten świat? I na Boga, dlaczego 2 GB się będą ściągać 60 minut? O co tu chodzi? Muszę przyznać, że strasznie się wkręciłem w to strzelanie. Tak na początku byłem taki sceptyczny co do tego, a teraz się okazało, że to naprawdę jest ciekawe. No zobaczymy, co z tego będzie.